W dzisiejszym filmie zobaczymy. Szarańcza dronów uderzyła nocą w Rosję. Największy atak tej wojny. Niemiecka islamistka skazana. Wyrok przeszedł do historii prawa. Partyzanci wysadzili siedzibę partii Putina. Zginęli rosyjscy żołnierze. Kreml nie wyklucza zestrzelenia i nie chce Brazylii w śledztwie dotyczącym katastrofy jej odrzutowca. Porażki na froncie potrafią odebrać rozum. Rosyjski generał chce atomem zmienić układ sił. Rosyjscy neonaziści postawili Putinowi ultimatum. Ich przywódca może być gorszy od Prigożyna. Zapraszam do oglądania. Szarańcza dronów uderzyła nocą w Rosję. Największy atak tej wojny. W nocy z wtorku na środę doszło do prawdopodobnie największej od początku wojny ofensywy dronów na cele w Rosji. Zaatakowane zostało m.in. oddalone o 700 km od Ukrainy lotnisko i baza wojskowa w Pskowie. Obiekt położony w pobliżu granicy z Estonią i Łotwą jest wykorzystywany zarówno przez lotnictwo cywilne, jak i wojskowe. Według różnych źródeł na obiekt miało uderzyć nawet 20 dronów. Rosjanie usiłowali zestrzelić maszyny z broni ręcznej, co potwierdzają świadkowie zdarzenia, którzy oprócz eksplozji słyszeli strzały. Na licznych nagraniach widać i słychać działanie obrony przeciwlotniczej. Mieszkańcy w mediach społecznościowych wyrazili pretensje do władz, że mimo zagrożenia w mieście nie ogłoszono alarmu. Strona rosyjska przyznała, że w wyniku ataku zniszczone zostały co najmniej 4 wojskowe samoloty transportowe IU-76. Jeden z dronów uderzył w zbiornik paliwa, co spowodowało spory pożar. Ukraiński portal ZN donosi, że w tym samym czasie drony bojowe zaatakowały szereg innych celów położonych w centralnej Rosji. Bezzałogowce dotarły m.in. do przedsiębiorstwa mikroelektroniki w Briańsku. Rosyjski kanał MASZ poinformował, że ucierpiała strategiczna fabryka Kremni EL, która figuruje w spisie największych rosyjskich przedsiębiorstw mikrokomponentów. Z kolei kanał Baza powiadomił, że na terenie kompleksu wybuchł pożar. Według władz obwodu nad miastem zestrzelono 3 drony. Jak podaje jego gubernator Aleksander Bogomas, dzień wcześniej Ukraina uderzyła w ten rejon rakietami MLRS, a atak uszkodził szkołę, kilka budynków administracyjnych i mieszkalnych oraz wpłynął na dostawę energii elektrycznej. Władze Sewastopola powiadomiły zaś o odparciu ataków na Krymie. Ze strony morza bezzałogowce uderzyły w uznawaną przez władze rosyjskie stolicę Krymu Sewastopol. Rosyjskie władze informowały też o strąceniu dronów nad obwodami Orłowskim, Kałuskim i Riazańskim. Zaatakowane zostało m.in. lotnisko wojskowe w Tule, a także strategiczne cele w rejonie Kaługi niedaleko Moskwy. Atak sparaliżował obszar powietrzny w Rosji. Zamknięto niebo nad wszystkimi moskiewskimi lotniskami, a także nad 8 innymi obwodami w kraju. Kilka dni temu Zełenski w jednym z wywiadów zapytany, czy wojna może toczyć się na terytorium Rosji, przyznał, że Ukrainie grozi utrata poparcia szeregu głównych mocarstw. Istnieje duże ryzyko, że zostaniemy sami, ocenił. Zauważył jednak, że każda wojna, niezależnie od tego, gdzie się toczy, wciąż powoduje straty i wszystko trzeba obliczyć. W środę w reakcji na zmasowany atak głos zabrała Maria Zacharowa. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ zapowiedziała odwet Rosji i podkreśliła, że drony nie były w stanie pokonać takiej odległości i razić cele oddalone o 700 km, gdyby nie informacje z zachodnich satelitów. Reżim w Kijowie kontynuuje swój codzienny barbarzyński ostrzał obiektów cywilnych i dzielnic mieszkalnych w Rosji. Zachodnie dostawy broni na Ukrainę skutkują większą liczbą ofiar wśród ludności cywilnej, oznajmiła Zacharowa. Jej zdaniem państwa NATO wykorzystują formułę pokojową prezydenta Zełenskiego jako zasłonę dymną dla własnych agresywnych planów wobec Rosji. Przypomnijmy, że Amerykanie od początku wojny udostępniają Ukrainie dane ze swojego systemu rozpoznania, który jest znacznie lepszy od systemu rosyjskiego. Niemiecka islamistka skazana. Wyrok przeszedł do historii prawa. Kobieta pochodzi z Dolnej Saksonii. W 2014 roku 23-letnia wówczas Jennifer wyjechała na tereny kontrolowane przez ISIS, ekstremistyczną organizację sunnicką dążącą do utworzenia kalifatu. Jako żona irakijskiego członka ISIS pracowała w kobiecej policji obyczajowej. Uzbrojona w AK-47 patrolowała ulicę, pilnowała, by kobiety przestrzegały reguł zachowania i ubioru. Rok później razem z mężem kupili 2 jazyckie niewolnice. Matkę i 5-letnią córkę rani.
Kiedy dziecko zachorowało i zmoczyło prześcieradło, mężczyzna przykuł je łańcuchem i zostawił na słońcu. Kobieta nie reagowała, a pięciolatka zmarła z przegrzania i pragnienia. Rok później Jennifer została zatrzymana w Turcji i odesłana do Niemiec. Państwo nie dysponowało dowodami przeciwko niej, ale zdobyła je informatorka FBI. Nagrała, jak kobieta opowiada o dziecku i przekazała nagranie niemieckiej policji. W 2021 roku 30-latkę skazano na 10 lat więzienia, jednak obie strony wniosły o apelację. W odrębnym procesie, również toczącym się przed niemieckim sądem, jej męża skazano na dożywocie. Już pierwszy proces odegrał ważną rolę i przeszedł do historii prawa. Miało to ogromne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy na świecie położono kres bezkarności ludobójstwa i zbrodni na prawach człowieka wobec jezydów, zauważa Duzen Tekal, dodając, że żadna grupa nie ucierpiała tak bardzo z powodu terroru ISIS jak jezydzi. Na początku sierpnia 2014 roku w północnym Iraku doszło do masowych morderstw, uprowadzeń i zniewoleń kobiet i dzieci oraz ucieczki dziesiątek tysięcy osób, z których większość nadal mieszka w obozach dla uchodźców. Uprowadzenie Rani i jej matki było częścią tych działań. Niemiecka aktywistka, która pozwoliła umrzeć pięcioletniej jazyckiej niewolnicy, decyzją sądu drugiej instancji spędzi w więzieniu 14 lat. Taki wyrok orzekł we wtorek sąd w Monachium. Partyzanci wysadzili siedzibę partii Putina. Zginęli rosyjscy żołnierze. W okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowce partyzanci z grupy ATEŻ doprowadzili do eksplozji w budynku, w którym stacjonowali członkowie partii Jedna Rosja. Swoim działaniem członkowie ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu doprowadzili do pożaru, który zniszczył dokumentację potrzebną do przygotowania zaplanowanych na 10 września wyborów do Dumy i Rad Lokalnych. We wtorek wieczorem zniszczyliśmy sztab wyborczy kremlowskiej partii Jedna Rosja. Spłonęły wszystkie dokumenty zgromadzone przez okupantów. Nie będziemy tolerować ruskich pseudowyborów na naszym terytorium. Zlikwidowaliśmy też trzech rosyjskich żołnierzy, którzy ochraniali sztab w Nowej Kachowce. Przekazał ATEŻ. Zarządzone przez Rosję wybory mają być przeprowadzone na okupowanych terenach Ukrainy w części obwodu chersońskiego i zaporoskiego, a także na terenie samozwańczej Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. W ocenie niezależnych rosyjskich obserwatorów zaraz po wyborach władze rozpoczną tam mobilizację. Partyzanci z tej samej grupy zlikwidowali pod koniec stycznia dwóch ważnych oficerów Rosyjskiej Gwardii Narodowej. Kreml nie wyklucza zestrzelenia i nie chce Brazylii w śledztwie dotyczącym katastrofy jej odrzutowca. Brazylijskie Centrum Badań i Zapobiegania Wypadkom Lotniczym chciało uczestniczyć w dochodzeniu przyczyn katastrofy, w której zginęło kierownictwo grupy Wagnera. Jednym z warunków południowoamerykańskiego kraju było przeprowadzenie śledztwa według międzynarodowych zasad. Odrzutowiec, którym podróżował m.in. Jewgenij Prigorzyn, był brazylijskiej produkcji. Z tego względu instytucja oraz firma Embraer chciała zbadać sprawę, by móc w przyszłości zapobiegać podobnym wypadkom. Według Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Montrealu lot z Moskwy do Petersburga był lotem krajowym. Zatem nie podlega międzynarodowym zasadom znanym jako załącznik 13. Przepis zakłada ścisłą współpracę przy katastrofach lotniczych ponad podziałami i ma przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa samolotów na całym świecie. Jest to jednak tylko rekomendacja, tak więc rosyjskie władze lotnicze nie były zobowiązane zaprosić do współpracy Brazylii. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja prowadzi własne śledztwo i rozważane są różne wersje, w tym celowe zestrzelenie maszyny. Według Jeffa Guzzettiego, byłego dochodzeniowca, który badał wiele katastrof lotniczych, Moskwa powinna zaprosić do śledztwa producenta maszyny. Jeśli tego nie zrobią, to dadzą jasny sygnał, że śledztwo w tej sprawie nie będzie przejrzyste, stwierdził Guzzetti. Samolot, którym 23 sierpnia lecieli szefowie grupy Wagnera, miał jak dotąd dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa. USA i inne zachodnie rządy podejrzewają, że swój udział w doprowadzeniu do katastrofy miała Rosja. Porażki na froncie potrafią odebrać rozum. Rosyjski generał chce atomem zmienić układ sił. Powodem są doniesienia o kolejnych sukcesach przeciwnika na polu walki. Pojawiły się pomysły zaatakowania Ukraińców taktyczną bronią jądrową, która mogłaby odwrócić losy wojny. To idealny czas, by użyć taktycznej broni jądrowej.
powiedział na antenie rosyjskiej telewizji generał Andrzej Gurulow, propagandysta i członek Państwowej Dumy Federacji Rosyjskiej. W rozmowie z Władimirem Sołowiowem stwierdził, że być może tylko tak Rosjanie mogą zatrzymać Ukraińców. Rosyjscy propagandyści wspominają o kierunku Zaporoże, gdzie w ostatnich dniach siły przeciwnika dokonały przełomu. Zdobyły miejscowość Robotynę i przełamali niełatwą linię obrony. Teraz prą na południe, by zepchnąć wojska Władimira Putina w kierunku Morza Azowskiego. W wyłom, który powstał na froncie, Ukraińcy wysłali ciężkie siły. I to tam, jak wskazują prokremlowscy komentatorzy, należałoby zrzucić bombę atomową. Wszyscy są zebrani w jednym miejscu. To idealne miejsce. I to koniec zgrupowania ofensywnego, zachęcał Gurulow. Jego słowa oraz entuzjastyczna reakcja Sołowiowa to z jednej strony groźba pod adresem Ukrainy oraz krajów zachodnich, a z drugiej dowód na to, że Rosja mogła w końcu uwierzyć, że przeciwnik nie walczy w pojedynkę i stanowi poważne zagrożenie dla sił okupanta. Władimir Putin nieraz przekonywał, że Rosja ma więcej broni atomowej niż kraje NATO i dlatego Zachód naciska na rozmowy na temat redukcji arsenału atomowego. Rosjanie nie po raz pierwszy sięgają po atomową retorykę, głównie wtedy, gdy na froncie pojawiają się klęski. Według większości zachodnich analityków w ten sposób chce wzbudzać strach zachodniej opinii publicznej i zmniejszać jej gotowość do dostarczania pomocy Ukrainie. Chodzi także o propagandę kierowaną do rosyjskich widzów, którzy potrzebują pozytywnych informacji z pola walki, a nie kolejnych doniesień o porażkach. USA i kraje NATO w sposób zdecydowany zapowiedziały, że użycie taktycznych bomb atomowych spotka się z ich zdecydowaną reakcją. Część dowódców armii amerykańskiej odgrażało się, że całkowicie zniszczą rosyjską armię, jeśli ta użyje pocisków jądrowych. Eskalacja konfliktu, który może przybrać wymiar wojny ogólnoświatowej, z pewnością nie są pomyśli Chińczyków i Irańczyków, którzy wspierają Rosjan i wysyłają im uzbrojenie. Rosja posiada największy na świecie arsenał głowic atomowych. Liczy on według szacunków Federacji Amerykańskich Naukowców 5977 głowic. USA mają z kolei około 5428 głowic atomowych. Pierwsze groźby Kremla o użyciu atomu miały miejsce już czwartego dnia pełnoskalowej wojny. Z czasem usłyszały je inne kraje, w tym Polska, którą straszono rozbiorem, denazyfikacją, a nawet marszem na Warszawę. Jednak reakcja Zachodu zawsze była podobna, a członkowie NATO solidarnie podkreślali, że mówią jednym głosem. Jest tylko jedna osoba, która może wcisnąć guzik. To Władimir Putin, który w swoim szaleństwie musi mieć świadomość, że wówczas Rosja przestanie istnieć na dobre. Rosyjscy neonaziści postawili Putinowi ultimatum. Ich przywódca może być gorszy od Prigożyna. Grupa Wagnera niechlubnie zasłynęła z popełniania najgorszych zbrodni. Jednak coraz częściej mówi się, że może być ktoś gorszy od ich przywódcy. To Jan Pietrowski, twórca innej grupy najemników, którego ekstradycji domaga się Kijów. 36-letni obywatel Rosji posługujący się nazwiskiem Wojislaw Torden jest jednym z przywódców neonazistowskiej bojówki Rusicz, która od 2014 roku działa we wschodniej Ukrainie. Rosjanin jest na liście sankcyjnej Unii Europejskiej i został objęty zakazem wjazdu do strefy Schengen. Dzięki wizie studenckiej żony udało mu się wyjechać do Finlandii, gdzie uzyskał pozwolenie na pobyt. Poprzez system weryfikacji twarzy na wniosek Kijowa został zatrzymany w lipcu na lotnisku w Helsinkach, skąd miał lecieć do Francji. W piątek fiński sąd przedłużył Pietrowskiemu tymczasowy areszt. Urząd do Spraw Migracji tłumaczył, że nie wiedział o jego przeszłości i zbrodniach popełnianych 10 lat temu na Ukrainie. Cały system pozwoleń ze względu na pobyt należy przejrzeć na nowo, skomentowała szefowa MSW Maria Rantanen, wskazując, że granice nie mogą przekroczyć osoby mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Teraz członkowie prawicowej rosyjskiej paramilitarnej grupy Rusicz grożą rosyjskim władzom, że porzucą front na Ukrainie, jeśli te nie pomogą w uwolnieniu Pietrowskiego. Ultimatum grupy Rusicz jest kolejnym wyzwaniem dla Putina po buncie Wagnerowców i pokazuje brak pełnej kontroli Kremla nad prowadzoną polityką, ocenił były ambasador USA w Kijowie Jan Herbst. Bojówki powstały w 2014 roku i są nazywane małą grupą Wagnera. Jej członkowie walczyli w Donbasie po stronie separatystów, a teraz biorą udział w inwazji na Ukrainę.
Grupa Rusicz oskarżyła rosyjski rząd o niewywiązanie się ze zobowiązań do ochrony Rosjan za granicą poprzez niezapewnienie bezpieczeństwa i pomocy Pietrowskiemu i zapytała, dlaczego grupa miałaby chronić Rosję, skoro rząd rosyjski nie będzie chronił Rosjan. Czytamy w komunikacie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Dywersyjno-szturmowa grupa rozpoznawcza Rusicz działa na kluczowym odcinku frontu zaporoskiego, czyli na linii Robotyne-Werbowe. Bunt lub wycofanie się jednostek może doprowadzić do militarnej katastrofy na obszarze, gdzie Rosjanie zmagają się z ukraińską kontrofensywą. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!